Bardzo dziękujemy. Zaprosimy na scenę wszystkich sołtysów, którzy uczestniczyli właśnie w tych zawodach. Zapraszamy tu wszystkich sołtysów. Chcemy im podziękować za bardzo aktywne i zaangażowanie w tym turnieju, pierwszym turnieju sołtysów. Brawa dla sołtysów naszych gminy Pińczów. Witamy, prowadzą oczywiście kobiety. Za chwilę wręczymy nagrody dla zwycięzców. Zapraszamy tu może bliżej. Kolego, poprosimy Ciebie o prowadzenie. Z wielką przyjemnością. Proszę Państwa, najwyższa para, żeby się przedstawił w końcu. Nazywam się Witkamera i zostałem zaproszony przez gospodarzy. Dziękuję. Na brawa to trzeba zasłużyć, ale takie, jakie były, zachowam w pamięci. Większych nie dostałem nigdy. Poprosimy wszystkich sołtysów. Pan Marek Prokop, pan Zdzisław Woźniak. Osobne brawa, maestro. Pan Janusz Czerw, ale kwitujemy brawami. Pan Leszek Nogacki. Proszę Państwa, podzielimy się tak. My kwitujemy brawami, a oni za sceną, dobra? Pani Władysława Trzęsień. Poprosimy pana Władysława Trzęsień. Pan Wojtasz Kazimierz. Pan Marek Sarna. Pani Aleksandra Burek. Pan Zdzisław Mider. Pan Jacek Dębiec. Pan Rafał Ciacia. Pani Monika Atamańczuk. Pani radna sołtys Krystyna Juszczyk. Pani Halina Sobczyk. Pan Henryk Pińśniak. Pan Piotr Placek. I pani Bernadetta Czerw. Konkurencje były takie. Rzut beretem, rzut kaloszem, wbijanie gwoździa do deski, przeciąganie liny. Panie przewodniczący, jak pan był łaskaw wypaść w tych zawodach? No nie najgorzej w krawacie na drugim miejscu. Well! Wiadomo, że były wszystkie drugie miejsca, także no brawo dla pana przewodniczącego za drugie miejsce. Ogłaszamy zwycięzcę. Na razie wręczamy dyplomy za udział. Myślę, że wręczymy też skromne upominki, a na końcu, żeby się stało dość tradycji, wyróżnimy tych najlepszych, tak? Wręczymy wszystkim. Proszę Państwa, wręczamy za udział. Publiczność nie szczędzi braw, prosimy bardzo. Piękne zmagania. Proponuję, żeby piękna, wspaniała część braci sołtyskiej, te piękne panie, dały kroczek do przodu. Proszę bardzo. Brawa dla pań sołtysek. To są dzielne dziążki. Brawo. Tak jest. I tu dla pani brawa osobne, oczywiście bardzo serdecznie. I upominki. Upominki. I za chwilę, jak powiedział pan przewodniczący, przejdziemy do werdyktu głównego. Dobrze. Pięknie. Czyli mamy jeszcze chwilę czasu. Wszystko widać dobrze? Pani Joanno, zwana Jadwigą, przeze mnie płochego. Wiem, te piękne oczy mówią, wytrzyma mi to. Doskonale. Doskonale. Proszę Państwa, przypomnę o 19:00 z małym haczykiem. Goście specjalni naszego wydarzenia, Gwiazda Wieczoru, Zespół Pieśni i Tańca Miechowiace. Już teraz zapraszamy, prosząc, żeby się wypełniła ta widownia. Prosimy o to. Natomiast za chwilę jeszcze Pińczowianie będą z dedykacją dla wszystkich pań sołtysek i panów sołtysów. Oczywiście widz jest niezastąpiony, jak widzimy, świetnie mu to idzie, a dlatego, że właśnie kocha Pińczów. Także brawa dla Wita jeszcze raz, kamery, która naprawdę zawsze i Frakowie, i Pińczowie wie, jak się właśnie zakochany jest w całym naszym Pińczowie i ziemi pińczowskiej. Ja teraz tak powiem, że konkurencje były cztery, no właśnie, bo gdzieś mi jęta umknęła, ale myślę, że
zawzięta była bardzo rywalizacja. Ściąga oczywiście mi jest bardzo, bardzo potrzebna i wiemy, kto wygrał. To znaczy tak, ja uważam, że wszyscy wygraliście. Brawa do jeszcze raz, ponieważ naprawdę sam udział to już jest zwycięstwo. Cała wieś przecież osobowała ich zmagania, zwłaszcza przy rzucie gumofilcem. To było najważniejsze wydarzenie chyba dzisiejszego dnia, tak? Kto najdalej? Nieźle wam to idzie. Bardzo dobrze. Z łodziami było różnie, ale powiem państwu, że praktycznie jednym punktem tylko zwycięzcy było komisja i został nim teraz mężczyzna. No, drogie panie, no niestety mężczyźni nie byli wcale gościnni i wygrali to. Wygrał pan Marek Prokop z Woli Zagorskiej Górnej. Brawo! Niech ta się nie cieszy, bo to jest puchar przechodni tylko do następnych dożynek, panie Marku, ale myślę, że i tak się przyda w tym domu. Gratulacje. No jest tam gdzie lać, spokojnie, będzie można to oblać. Myślę, że wieczorem na zabawie pan Sołtys roku 2022, zwycięzca konkursu, naprawdę będzie z nami się mógł napić oczywiście wody, bo jest zimno, znaczy bo jest gorąco, bo zimnej wody. Dziękuję bardzo. Jeszcze mamy jednego sołtysa spóźnionego, szanowni państwo, Kazimierz Lasiński. Bardzo panie burmistrzu wręczenie. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy. Pomachajcie publiczności. Proszę państwa, nie szczędzimy braw. Oto bohaterowie wieczoru. Bardzo dziękujemy. Ogromne brawa. I cały występ kapeli Pińczowianie dedykujemy najlepszym z najlepszych. Dziękujemy bardzo.